Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo gorąco na moim kanale. Nazywam się Iwona Górna i dziś na tym kanale gościmy Grzegorza Glinkę. Grześ jest niezwykle zwykłym artystą, który znakomicie posługuje się prawem przyciągania, żeby kreować swoją rzeczywistość tak, jak tego chce, żeby spełniać swoje marzenia, swoje cele i na tym obszarze ma bardzo duże osiągnięcia. Mam nadzieję, że o tym wszystkim zaraz się dowiemy, ale właśnie dzisiaj porozmawiamy z Grzesiem na temat prawa przyciągania. Jakie są niuanse tego prawa przyciągania? W jaki sposób kreować swoją rzeczywistość? I jak to się dzieje, że te nasze marzenia się spełniają? Cześć Grzesiu, witam Cię bardzo serdecznie. No cześć, hej wszystkim. Miło mi bardzo tutaj być z Tobą, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. I tak się zastanawiam, bo zaprosiłaś mnie na ten wywiad, ale gadaliśmy też trochę prywatnie. Okazuje się, że Ty wiesz, moja droga, wszystko na temat prawa przyciągania, nie? Tak, i drodzy Państwo, stwierdziliśmy, że wobec tego kończymy nasz wywiad, bo no. Ja wiem wszystko, Krzysio wie wszystko, oczywiście to jest w cudzysłowie i na tym kończymy, tak? A Państwo się domyślicie, o co nam chodziło. Grzesiu, powiedz nam coś więcej jeszcze o sobie, bo ty jesteś naprawdę bardzo ciekawą osobą i podejmujesz się bardzo interesujących zajęć i znakomicie też posługujesz się tymi prawami właśnie w kreowaniu własnej rzeczywistości. Począwszy już od wczesnego dzieciństwa, poprzez czasy obecne, to jak się toczy twoja ścieżka prywatna, zawodowa, więc to wszystko sobie sam świadomie wykreowałeś, więc zamieniam się teraz w słuch. Dokładnie tak było. No i bardzo Ci dziękuję za te miłe słowa, które tutaj wybrzmiały pod moim adresem. No i słuchajcie, ja jestem taką osobą, która można powiedzieć przez większość swojego życia szukała odpowiedzi na pytanie, jak żyć. No i w momencie, gdy ją znalazłem, po prostu coś zatrybiło, stwierdziłem, o kurno, to można żyć inaczej, lepiej, prościej, łatwiej. Ja tak chcę żyć. No i tak zacząłem żyć, ale to tak naprawdę wszystko jest zasługa prawa przyciągania. I długo tego szukałem, 33 lata, zanim trafiłem. Jednakże można powiedzieć, że nieświadomie z prawa przyciągania korzystałem przez całe życie, bo jakby nie było, ono działa cały czas. To nie jest tak, że ono działa albo nie działa. Kwestia jest tego, czy potrafimy odpowiednio je praktykować. A ponadto, jak zapytałaś, kim jestem, no to jestem mówcą motywacyjnym, również autorem książek o tematyce rozwoju osobistego i duchowości. Wcześniej pracowałem w radiu, ale tą przygodę już zakończyłem. I w zasadzie żyję sobie z dnia na dzień, spełniając swoje marzenia i realizując siebie. Znakomicie. I to, co właśnie powiedziałeś, że posługiwałeś tym prawem przyciągania od samego początku, od kiedy pamiętasz. Ja tak samo właśnie. Dopiero później sobie uświadomiłam po latach, że ale ja już w wieku 5-6 lat sobie to i to wykreowałam, tak? I tak po kolei można by mnożyć te przykłady. I to jest to, że nawet dla niektórych takich niedowiarków, to zawsze mówię, że to jest tak jak prawo ciążenia. Czy w to wierzysz, czy nie wierzysz, to ono i tak istnieje, tak? I teraz lepiej chyba nauczyć się posługiwać tym prawem przyciągania, żeby tworzyć to życie takie, jak naprawdę chcesz. I jakie są tutaj twoje doświadczenia? Jakie są twoje przepisy na to, żeby twoje marzenia się realizowały? A co, tak od razu mam wyskoczyć? Oczywiście. Pytasz, co... Konkretnie do celu. Ale w sensie pytasz o to, jak przyciągam? Czy pytasz tak, o to, co przyciągnąłem? Najpierw właśnie w jaki sposób kreujesz tą rzeczywistość? Jeżeli masz jakąś intencję, swój plan, to wtedy jak się zabierasz do procesu tego, do tej kreacji? W jaki sposób sobie to układasz? Jakimi narzędziami się posługujesz? O, tak od razu. No dobrze. A więc warto tutaj powiedzieć, iż najważniejsza w tym wszystkim jest intencja. I intencja to nie jest to samo, co zachcianka, bo jeśli chodzi o intencje, to my wiemy na przykład, chcę być zdrowy, możemy powiedzieć do wszechświata, moją intencją jest to, że będę zdrowy, ale wszechświat powie, no okej, ale ja też chcę, nie? Co w zamian? Dlatego chcę być zdrowy, ponieważ dzięki temu, że będę mógł wnosić jeszcze więcej wartości do życia innych ludzi. W intencji chodzi o to, żeby po prostu to szło też dla innych ludzi, a nie tylko dla nas, nie dla samego siebie. Oczywiście można przyciągać w taki sposób, tylko że to przyciąganie działa dużo, dużo, naprawdę dużo wolniej. Właśnie z wychodzenia z zachcianki tak zwanej. No i zachcianką jest to, że możemy powiedzieć, a ja chcę mieć piękny dom, nie? No ale to tak jak powiedziałem wcześniej, wszechświat odpowiada, ale co ja z tego będę miał, nie? Co z tego, że ja ci dam piękny dom? No więc od tego trzeba wyjść. Kolejna sprawa jest to wiara. Wiara, która musi być bezgraniczna i tak jak wierzymy na przykład we własne istnienie, to też tak musimy wierzyć w swoje marzenie, w swój cel. No właśnie, marzenia, no bo prawo przyciągania, po co ono jest? No jest ono po to, kochani, ażeby móc przyciągnąć do swojego życia najlepszą wersję swojej rzeczywistości. Dlatego też ważne są marzenia, a marzenia przecież powinien mieć każdy.
czy jest to osoba młoda, czy jest to osoba starsza, tak naprawdę wiek nie ma żadnego znaczenia, bo marzenia są tym, co nadaje życiu sens i są przede wszystkim darmowe. Więc warto marzyć, warto sobie usiąść, zamknąć oczy i wizualizować sobie swoją przyszłość i wczuć się w to mega, czyli uruchomić wszelkie możliwe zmysły, takie jak wzrok, węch, dotyk. Wszystko po prostu, co jest możliwe. Musimy tak naprawdę stać się swoim marzeniem podczas tej wizualizacji, być nim i jak najbardziej to odczuwać, jak najwięcej pokazać wszechświatowi, no bo im więcej on dostanie od nas, tym więcej my dostaniemy od niego, bo on zawsze odpowiada nam tym, czym tak naprawdę jesteśmy. Kolejna sprawa to jest cierpliwość. Są rzeczy, które możemy przyciągnąć, zmaterializować bardzo szybko, ale są rzeczy, które po prostu no, wymagają dużo większej ilości czasu, tak i jak chociażby... No właśnie, teraz od czego to zależy? Jak to wywnioskowałeś ze swoich doświadczeń? Czyli które nam się przyciągną szybciej, a które, na które będziemy musieli poczekać? Coś, co jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki i możemy przyciągnąć bardzo szybko, nawet i teraz, nawet i zaraz. Ale te większe rzeczy, tak jak ja na przykład kiedyś zerwałem więzadła krzyżowe w prawym kolanie, to proces, że tak powiem, uleczania trwał niespełna rok. Ale ja nie poszedłem do lekarza. Owszem, poszedłem, jak je zerwałem i tam się dowiedziałem, że mam zerwane więzadło. Ale kilka lat wcześniej zerwałem więzadła w lewym kolanie, jak grałem w piłkę. No i po operacji po prostu lekarz powiedział, musisz zawiesić buty na kołku. Operacja się nie powiodła, nie? Więc drugi raz nie chciałem doświadczyć tego samego i stwierdziłem, znając już prawo przyciągania, że wezmę sprawy w swoje ręce. I oczywiście wizualizowałem siebie, wizualizowałem to, jak gram w piłkę, jak strzelam gole, wczuwałem się w to, kim jestem, co robię. I ta noga z dnia na dzień polepszała się. Bardzo wolno, nie mówię, że to z dnia na dzień tak od razu się stało, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, to trwało przez niespełna rok i niespełna rok uleczało mi się lewe kolano. Czyli można powiedzieć, że ten proces, ten czas powinien być taki sam. No jeśli chodzi o takie szybkie rzeczy, no to możemy sobie pomyśleć, że co? Że chcę kogoś spotkać i mogę zaraz kogoś spotkać, jeśli sobie o nim pomyślę. Ja na przykład, to jest taka fajna historia, nie? Swego czasu wsiadłem na rower, bo dowiedziałem się, że do Manchesteru, bo jestem z Manchesteru, przyjeżdża taki zespół muzyczny jak Spice Girls, nie? Tam dziewczyny wznowiły, że tak powiem, swoją co? Trasę koncertową, działalność? Trasę koncertową, znaczy, bo ten zespół się rozpadł wcześniej tak, i po latach tak. Brakuje mi słowa, nie wiem jak to powiedzieć. Może ty mi pomożesz. Ale wiemy, w każdym razie od nowa koncertują, one otworzą, tak? Tak, i dziewczyny zaczęły grać. Ja sobie wymyśliłem tak, dobra, skoro znam prawo przyciągania, to wsiądę na rower, pojadę pod stadion i będzie ta piosenka, która chcę, żeby była. I wyobraź sobie, że wsiadłem, jechałem, śpiewałem sobie po drodze słowa piosenki Viva Forever, uśmiechałem się do ludzi, oni patrzyli na mnie jak na wariata, co niektórzy, bo jedzie chłopak na rowerze, się uśmiecha, jeszcze śpiewa, nie? I dojechawszy pod stadion, kończyła się jedna piosenka, już tak myślę sobie, kurna, to nie to, nie? Ale dziewczyny mówią, jedna z nich, a za chwilę zagramy Viva Forever, nie? Ja pitole, to naprawdę działa, nie? I to są sytuacje, gdy można przyciągnąć coś bardzo szybko. Mogę powiedzieć drugą sytuację? Oczywiście, bardzo, bardzo chętnie. Złapałem gumę w swoim rowerze, zamówiłem serwis, ale najbliższy, że tak powiem, termin był na za 2 tygodnie chyba, a ja jeżdżę codziennie i potrzebowałem tego roweru, nie? I pomyślałem sobie, pojadę tam i wyjadę, że tak powiem, ze zmienioną dętką. No i wchodzę do serwisu, mówię do gościa, że mam tutaj za 2 tygodnie wizytę, ale że złapałem gumę i poprosiłem go, żeby wybrał mi dętkę. No więc jak już wybrał, już się poczuł, że tak powiem, ważny po części, no to go zapytałem, czy nie zechciałby zmienić mi tej dętki na miejscu. On mówi, no dobra, wpadnie za 15 minut, nie? No i wpadam za 15 minut, wyjeżdżam, słuchajcie, rowerem ze zmienioną dętką i co ciekawe, nawet nie musiałem za nią zapłacić, nie? Gość powiedział, wszystko załatwione. Góra zapłaciła, tak? Ale to jest to właśnie, tak jak podałaś na tych przykładach, to co mówiłeś wcześniej o wierze, tak? Że jeżeli ktoś ma wiarę taką, że to się faktycznie zadzieje, ale ja bym nawet powiedziała więcej, to jest wiedza. Czyli ja po prostu wiem, tak będzie, jak samo jak wstaję rano, otwieram oczy, widzę ten swój pokój, tak? Wiem, jak on wygląda, to jest wiedza, tak samo, że ja wiem, że ja istnieję. Owszem, można by o tym też debatować, jeżeli by ktoś chciał powilozofować, natomiast no, ja wiem, że tak coś jest, tak? Widzę to. I to jest to, jeżeli zamienimy nasze intencje w wiedzę, że tak będzie.
Właśnie też na zasadzie takiej wiedzy o tym, że też miałam taką intencję, potrzebowałam pieniędzy na przeprowadzkę do Hiszpanii. Były czasy pandemii, więc mój biznes, czyli działalność eventowa totalnie była wstrzymana. Oszczędności się kończyły, potrzebowałam pieniędzy na przeprowadzkę do Hiszpanii. A wtedy był taki program, gdzie firmy mogły dostać 23 tysiące z kawałkiem. I zrobił się taki cyrk przy pierwszym rozdaniu tego konkursu, że był wyścig kto kiedy kliknie i tak dalej. I moje kliknięcie było już po czasie, więc ja w dalszym ciągu zachowywałam taką pewność sobie, że i tak te pieniądze są moje. I zostało unieważnione to wszystko na skali oczywiście Polski, skali kraju. Było kolejne ogłoszenie konkursu. Wtedy też trzeba było o godzinie 10 kliknąć dokładnie w punkt, więc ja już siedziałam, tak pokażę, z palcem właśnie, aby tylko kliknąć Enter, żeby tam te dane się wysłały. Patrzyłam na zegarek, który był w komputerze, żeby dokładnie o 10:00 kliknąć. No i tak zrobiłam. Po czym zadzwoniła księgowa, powiedziała, że przykro jej bardzo, ale okazało się, że ja kliknęłam 9:59, 59 i tak dalej. Powiedziałam, że nie. W ogóle nie przyjęłam tego do wiadomości. Stwierdziłam, nie, ja kliknęłam dobrze, nie wiem, co się ma zadziać. Nawet sobie nie zaprzątałam tym głowy, co ma się zadziać, po prostu ja wiedziałam, że mam dostać te pieniądze. I potem się okazało, że faktycznie mieli źle ustawione zegary. I ja byłam chyba na 161 miejscu, a było w ogóle 500 osób mogło dostać te pieniądze. No i dostałam oczywiście, bo to była ta wiedza. Ja wiedziałam, że to dostanę. Nie podważałam tego sama w sobie, bo my sami bojkotujemy to, co chcemy dostać, prawda? Tak, dokładnie, bo nawet nie powiedzieliśmy tak naprawdę, czym jest prawo przyciągania, więc ja może właśnie tutaj nadmienię. Jest to jedno z praw wszechświata, które mówi o tym, że możemy spełnić każde jedno swoje marzenie i możemy być, kim chcemy być, a jedyne, co nas ogranicza, to nasza własna wyobraźnia. I to jest właśnie to, że jeżeli mamy przekonania typu, że do czegoś się nie nadajemy, że jesteśmy za starzy, że jesteśmy za młodzi, no to wszechświat uważa, że mamy rację, no nie? Bo kwestia jest tego, na czym w ciągu dnia centralizujemy swoje myśli przez większość czasu? To jest prawo przyciągania. Jeżeli nasze myśli są pozytywne i skupiamy się na dobrych rzeczach, wówczas to przyciągamy. Ale jeżeli, tak jak w twojej sytuacji, dowiedziałaś się, słuchaj, że troszeczkę za późno kliknęłaś, no to w drugim człowieku mogłoby powstać coś takiego, ja pierdzielę, za późno kliknęłam, nie? I co teraz? To ja już tego nie dostanę. No i pojawia się przekonanie w głowie, które zostaje wyryte w naszej podświadomości, która to z kolei kieruje naszym całym życiem. Dokładnie tak. I teraz powiedzmy, czy mamy tak intencję, dobrze ją wyrażamy i teraz jak z nią pracujesz? Czyli robisz pewnie wizualizację, to też to powiedziałeś, że dajesz takie odczucia w tym procesie wizualizacji na wszystkie pięć zmysłów. Wtedy jest tak najlepiej, tak? Bo wtedy bardzo to wzmacniamy. Dodajemy takiego turbo doładowania do tej naszej intencji. I co dalej robisz? Zapominam. Traktuję to jako przeszłość, jakby to już się wydarzyło. To po prostu zostało, to jest w mojej podświadomości wyryte jak coś, co było, dzięki czemu po prostu wszechświat to nam jest zsyła, bo nie wychodzę z pozycji braku. Bo większość ludzi, którzy korzystają z prawa przyciągania, część z nich powie, że nie działa. Ja się pytam, dlaczego? Oni mówią, kurczę, bo ja się zastanawiam, kiedy to się stanie, a może mam takie obawy, że jednak to się nie stanie. No i wychodzisz z pozycji braku, bo nie masz. Ale jeżeli uznasz to za fakt, tak jak wierzysz w to, że istniejesz, że siedzisz na przykład tak jak w twojej sytuacji naprzeciwko mnie, jeżeli uznasz za fakt, no nie, tak. Tak, że coś jest zrealizowane, to tak też się stanie. Według wiary dane wam będzie. Pytanie, w co wierzycie i jak silnie. Pięknie. I teraz tak, odpuszczasz. Czy właściwie to jest takie odpuszczenie, bo ta forma zapomnienia to jest właśnie to odpuszczenie. Ale powiedz mi, czy robisz sobie tą wizualizację przez ileś dni na przykład, czy tylko jednorazowo i tyle? Raczej jednorazowo, chociaż jak zaczynałem prawo przyciągania, to wizualizowałem częściej, właściwie wizualizowałem codziennie. Dodam, że wizualizowałem też podczas medytacji, będąc w stanie alfa, co jest też bardzo kluczowe, bo wówczas tak naprawdę szybciej wszystko koduje się w naszej podświadomości, no bo nasz umysł nie jest rozbiegany, jest po prostu zrestartowany, no bo o to chodzi w medytacji. Medytacja to nic innego jak restart naszego umysłu. No a jeżeli coś się zakotwiczy w naszej podświadomości, to tak jak powiedziałem wcześniej, to dostaniemy. Niemniej jednak z biegiem czasu, z biegiem lat przestałem wizualizować. Oczywiście od czasu do czasu to robię, jeśli na czymś mi bardzo zależy, ale ja przyjąłem inną metodę. Ja przyjąłem metodę odczuwania. Po prostu staram się odczuwać takie uczucia i emocje, jakie chciałbym poczuć kiedyś. Czyli są to same wzniosy, uczucie i emocje, nie? Ja się nastawiam na niespodzianki. Ja już nie jestem taki, że wiesz, że chcę nie wiadomo co osiągać. Tak było na początku, ale to pochodziło z mojego ego, nie? I przyszedł taki dzień,
kiedy siedzisz, zastanawiasz się, no mówisz, no dobra, to osiągnąłem, to mam. Czy jesteś szczęśliwy? No nie do końca, nie? Z drugiej strony myślisz sobie, no ale po co mi to? I następne gdzieś tam, wiesz, masz w głowie, no dobra, chciałbym mieć to, chciałbym mieć tamto, ale czy to są moje marzenia, które pochodzą prosto z serca? Czy to są marzenia, które pochodzą z umysłu? Bo jest wiele osób, które chcą mieć piękne samochody, wielkie domy, ale tylko po to, żeby się komuś pokazać, przypodobać. Ja na swoim kursie miałem taką kursantkę, która właśnie opowiadała o czymś takim. Mówi, kurczę, no mam dom z basenem, 3 samochody, rodzinę, ale ja nie jestem szczęśliwa. Więc ja się jej zapytałem, ale czy to są twoje marzenia? Być może marzenia twoich rodziców, czy chciałaś się komuś przypodobać? No i chwila ciszy i dziewczyna mówi, no chyba strzeliłeś w samo sedno, nie? Dlatego też słuchajcie, jeśli już mamy te marzenia, to pamiętajcie, że one powinny wypływać z głębi naszego serca, a nie po prostu tak, że my chcemy, bo chcemy coś mieć, bo chcemy być od kogoś lepsi. Nigdy nie będziemy od nikogo lepsi, jako ludzie. Możemy być lepsi w czymś. Ja mogę być lepszy od kogoś na przykład w pisaniu książek. Przykładowo mówię, nie mówię, że muszę być, ale mogę. Ktoś może być ode mnie lepszy na przykład w liczeniu liczb, w matematyce. Ale to ani mnie, ani tego kogoś nie czyni lepszym człowiekiem, bo jesteśmy równi. I przychodzimy na ten świat wszyscy po to, ażeby być szczęśliwi. Więc tak naprawdę możemy robić wszystko, co chcemy. Pytanie, jak mocno w to uwierzymy i czy starczy nam cierpliwości. Więc tak naprawdę możecie wizualizować, co chcecie. Nawet zachęcam do tego. Jeżeli macie jakieś piękne marzenia, chcecie żyć w obfitości, nawet powinniście, wizualizujcie. Ale z drugiej strony możecie tak naprawdę odczuwać tą obfitość, taką pełnię, że to macie. Tak jak podczas medytacji wchodzimy w stan koherencji serca. Jeżeli w tym stanie pozostaniemy jak najdłużej, jeżeli będziemy potrafili ten stan jeszcze odzwierciedlić, nie medytując, poczuć, to tak naprawdę wszechświat będzie nam dawał wszystko. Wyobraźcie sobie taka sytuacja, nie? Jakiś czas temu napisałem bajki i stwierdziłem, wydaję same e-booki, wydawca się znajdzie, nie? No i po jakimś czasie dzwoni do mnie pewien człowiek i mówi, ty słuchaj Grzesiek, bo ja przeczytałem te twoje bajki, no moim zdaniem są świetne, nie? Ja bym chciał je wydać w moim wydawnictwie, ale nie mogę tego jeszcze zrobić, bo muszę porozmawiać o tym na radzie wydawniczej z innymi ludźmi, czy oni to zaakceptują. No i dzwoni po paru dniach i mówi, ty wiesz co, bierzemy te twoje baje, nie? No i słuchajcie, taki moment, że napisałem, a nie muszę szukać wydawcy. Wydawca znalazł się sam, bo ja po prostu odczuwałem to pełnię, że ja to mam. I tak właściwie działa prawo przyciągania. Tu nie trzeba wielkich kombinacji. Trzeba po prostu stać się swoim marzeniem i to jest kwintesencja tego. Tak, bo teraz jak się to łączy właśnie odczuwanie z tym staniem się to, tym swoim marzeniem? To, że generalnie te wszystkie marzenia, to co my chcemy osiągnąć, to jak rozbierzemy je tak matematycznie do tego, dlaczego tego chcę, a dlaczego to, co ma mi to dać, tak dalej, to dojdziemy do wniosku, że każde jedno z tych marzeń na końcu wskazuje nam na pewną emocję, pewne uczucie, które chcemy czuć. Więc w momencie teraz, żeby się stać tym marzeniem, o które nam chodzi, to jeżeli będziemy odczuwać to, co w finale mają nam dać te marzenia, to wtedy właśnie się dostroimy do tego, co chcemy osiągnąć. To jest najprostszy sposób do tego, żeby przyciągać do siebie to, co chcemy. I tak jak mówisz, bo wtedy przyciągniemy takie rzeczy, takie doświadczenia, które nam naprawdę dadzą ten zachwyt, to takie flow, poczucie tego, że cudowne jest życie, dlatego, że właśnie do tego się dostroiliśmy. I dostaniemy to wszystko z zewnątrz. I to będą różne rzeczy. To będą rzeczy materialne, to będą też kwestie relacji, kwestie czy rozwoju, czy tego, jak lekko nam się układa w życiu, tak jak ty potrzebowałeś wydawcy, no i rzuciłeś leciutko tą intencję. I wtedy właśnie leciutko rzucamy tę intencję. Nie musimy nad tym siedzieć, rozpracowywać, szukać jeszcze jakichś przeszkód, przepracować te przeszkody. Dlatego, że jeżeli się staliśmy tym, czego finalnie chcemy, czyli właśnie staliśmy się tą radością, staliśmy się tą wdzięcznością, tym szczęściem, zachwytem, no to już to mamy, tak? I powiedziałaś piękną rzecz, mianowicie wdzięczność, która jest tutaj uzupełnieniem tego wszystkiego, bo możemy tak naprawdę wizualizować, możemy się wczuwać, ale jeżeli nie będziemy odczuwać wdzięczności, to też będziemy przyciągać, ale nie tak szybko, jak odczuwając wdzięczność, bo jednak Dispenza nie mówi o wdzięczności, nie? Murphy o wdzięczności mówi bardzo dużo. Oboje przyciągali. Ja korzystałem z obu metod, no i działało. Teraz korzystam ze swojej, troszeczkę ją, że tak powiem, ubarwiłem, no i jestem zadowolony. Ale wiecie co, też mi się wydaje, że każda metoda będzie dla was działać, o ile uwierzycie w to, że ona działa, bo to jest kwestia tej wiary, nie?
Tak, ale teraz jeszcze podam jeszcze dalsze tło, dlatego żeby jakie korzyści mamy z tego, że stajemy się tym, czego chcemy. A mianowicie takie, że jeżeli wibrujemy wysoko, dbamy o ten własny dobrostan, czyli dbamy o to nasze wnętrze. Oczywiście tutaj też kłania się praca nad charakterem, tak, żeby nie denerwowało nas w ludziach jakieś zachowanie, to co nas spotyka z zewnątrz. Dlatego, żeby właśnie pracować nad tym swoim wnętrzem i szlifować, czyścić swój wewnętrzny diament. W momencie, kiedy to zrobimy, to jest taka zasada, że to, co nas spotyka w życiu, to nie spotyka nas to, co chcemy z naszego umysłu, tylko kim w środku jesteśmy. Bo jeżeli stanę się tą radością, naprawdę mam taką wielką miłość, wdzięczność i miłość do wszystkiego i wszystkich, to wtedy też to wszystko spotykam. I to zobaczcie, jakie to są proste rozwiązania, proste informacje. Dlaczego tak ludziom jest ciężko właśnie przejść od takiego matrixowego bycia, kopania się z koniem, do takiego właśnie flow? No jak, dlatego, bo albo sami sobie rzucają kłody pod nogi, albo ktoś im rzuca, obracają się wśród nie tych ludzi, co trzeba, bo jeżeli obracamy się wśród ludzi, którzy podcinają nam skrzydła, albo mówią, że do czegoś się nadajesz, że czegoś nie zrobisz, tak jak w moim przypadku było kiedyś, no to faktycznie ja tego nie zrobiłem, ale gdy uświadomiłem sobie, że jesteśmy średnią cech charakteru 5 osób, z którymi przebywamy najczęściej, to wykreśliłem większość swoich znajomych. Po prostu grubą linią zakończyłem relację, podziękowałem za to, że się znamy, za to, czego się od nich nauczyłem, za to, że byli. I każdy poszedł w swoją stronę, nikt nie miał żalu. Chyba, że może ktoś miał, ale mi o tym nie powiedział. I prawda też jest taka, słuchajcie, że materializuje się zawsze to, w co wierzy nasz umysł podświadomy, a nie świadomy. Tak. Bo no, świadomie możemy sobie powiedzieć, idę na maturę, zdam maturę, ale nie jestem przygotowany, nie? I odczuwam to w głębi serca, że kurna, mam takiego cykora. No jeżeli odczuwasz cykora, no to pójdziesz na ten egzamin i go nie zdasz. Ale jeżeli się nastawisz, wbijesz do swojego mózgu, który nie kieruje twoim życiem, tylko jest narzędziem, które służy ci do osiągania twoich celów, jeżeli mu to wyryjesz, wgrasz mu taki program, że zdałeś tą maturę i pójdziesz ze świadomością tego, że tą maturę masz zdaną, no to będzie zdana, będziesz w domu, będziesz miał papier, o ile ci na nim zależy, nie? Tak. A jak, Grzesiu, swojego doświadczenia, w jaki sposób, jak już określamy tą intencję i już sobie tam ją zarzucamy w naszej podświadomości, czyli już ją widzimy, już czujemy się, że tam gdzieś jesteśmy, coś już osiągnęliśmy, to jak według ciebie jest lepiej robić? Czy lepiej robić to bardzo szczegółowo, dotykając prawie każdego szczegółu i zauważając wszelkie szczegóły, czy też bardziej ogólnie? Czy to zależy od tego, co chcemy przyciągnąć? Jakie są twoje doświadczenia w tej materii? Ja myślę, że to zależy od danej jednostki, wiesz, bo każdy może przyciągać na swój sposób, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli będzie wierzył, że dana metoda mu działa. Ja przyciągałem i tak, wyświetlając sobie jeden obraz i faktycznie przyciągałem, ale przyciągałem też wizualizując sobie wszelkie szczegóły. I nie ukrywam, że wizualizacja z tymi szczegółami, z tym właśnie odtworzeniem wszelkich zmysłów jest dużo szybsza i przyjemniejsza, no bo odczuwamy więcej, tak? W momencie, gdy się tym stajemy. A puścić sobie obraz możemy. No właśnie. Dlaczego też wizualizacje u niektórych nie działają? Tak mówią przynajmniej ludzie, że nie działają. Bo moim zdaniem, żeby ta wizualizacja była naprawdę skuteczna, no to jednak trzeba poświęcić właśnie tak minimum chyba z 5 minut, żeby się tym stać, wczuć i po prostu pobyć, że tak powiem, w tej wdzięczności, że już to mamy. Bo jeżeli będziemy sobie wyświetlać obraz przez 5 sekund, 10 czy 15, to ile jesteśmy w stanie poczuć? Nie? Tak. Dlatego tych wizualizacji będziemy musieli przeprowadzić dużo, dużo więcej, aniżeli taka jedna, konkretna. No. Tak to, podzielę się z Tobą i z Państwem sposobem właśnie w momencie, kiedy ja w ten sposób działałam nad wyjazdem. Ja bardzo chciałam mieć wakacje. To już był taki moment w moim życiu, że kończyłam budowę domu, więc każdy sobie już wyobraża, gdzie moje finanse były, ale stwierdziłam, no co, kto bogatemu zabroni, tak, pojechać na wakacje, więc ja byłam w stanie koherencji serca, no i sobie tak oczywiście wczuwałam się coraz bardziej, że jestem na plaży, słyszę szum morza, gorący piasek czuję i faktycznie przez sekundy poczułam to, że naprawdę, ja tam byłam w tym obrazie, ale to było tak mocno wyryte, że te ułamki sekund wystarczyły, żeby, a to jeszcze to coś jest ważne, dlatego że kolejnego dnia zrobiłam to znowu i znowu, dlatego że po pierwszym razie zostało mi to przerwane, bo ja chciałam do tego obrazu wprowadzić moją rodzinę.
ale się to nie udało, bo zostałam wytrącona z tego stanu medytacyjnego i kolejnego wieczoru znowu to samo, powtórka z rozrywki, trzeciego dnia znowu się skupiłam i znowu to samo, więc wiedziałam, dobra, to już nie robię. I co się okazało? Poszłam do pracy, się okazało, wtedy pracowałam jeszcze w korporacji, okazało się, że jest organizowany wyjazd na regaty we Francji, jest oczywiście pływanie po Atlantyku, zwiedzanie też Paryża. No i to był konkurs, trzeba było wypełnić taki formularz specjalny. Jak się już Państwo domyślacie, tych Grzesiu wiem też, oczywiście wypełniłam formularz, no i poleciałam właśnie na takie zwiedzanie, miałam wakacje. Dlaczego byłam sama w tych wakacjach? Dlatego, że nie zdążyłam do tego mojego obrazu prowadzić mojej rodziny, więc poleciałam sama. Miałam wakacje? Miałam. I to właśnie wystarczyło tak parę razy, że naprawdę tak poczułam, ale to było takie piękne uczucie, że ja tam czułam, że jestem. To jest właśnie to. Stałaś się swoim marzeniem, dzięki temu przyciągnęłaś to do swojego życia. Tak. A wspominałeś jeszcze o pozycji braku, że czasami też ludziom się nie udaje działanie właśnie z intencją, dlatego że czują brak poprzez to, że tak jak zasieją to ziarno, to po chwili rozgrzebują tą ziemię, sprawdzają, czy ono już kiełkuje. Więc wykazują się w ten sposób pozycją braku. Więc jakbyś polecił, jakie dałbyś rady ludziom, którzy w ten sposób grzebią w tej glebie i wyciągają to kiełkujące ziarenko? Kochani, na to wszystko jest jedna rada. Jedna, jedyna. Zbalansować sobie swoje życie. Większości ludziom wydaje się, że na przykład zdrowie jest najważniejsze. Ktoś powie, pieniądze są najważniejsze. Ktoś powie, kurczę, rodzina, nie? A inny ktoś powie, a, czas dla siebie, nie? Ale jeżeli nie zbalansujemy tego, to tak naprawdę, jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy, to nie pojedziemy na wycieczkę, nie kupimy swoim dzieciom książek do szkoły. Jeżeli nie będziemy mieli zdrowia, no to też nie pojedziemy na wycieczkę. W zasadzie możemy do niczego się nie nadawać. Ale jeżeli, słuchajcie, to wszystko zbalansujemy, to wszystko będzie trybić. Jeśli nie zbalansujemy, to będziemy odczuwać tak zwany ból dupy za każdym razem. Bo no tak, śmiejesz się, ale taka prawda. Bo jeżeli, wiesz, nie będziesz miała pieniędzy, to będziesz odczuwała dyskomfort mentalny. Tak samo przy zdrowiu, tak samo przy braku wolnego czasu, tak samo jak nie masz znajomych, a chciałabyś mieć, no czujesz, nie, taką pustkę. I wszechświat odpowiada ci tym samym, zsyłając na ciebie więcej okazji ku temu, żebyś mogła czuć się tak, jak czujesz. Dlatego istotne jest, którego psa będziemy dokarmiać przez większość czasu w ciągu dnia. Albo będziemy centralizować nasze myśli na tym, co chcemy, mimo tego wszystkiego złego, co będzie się działo, bo będą ludzie, którzy będą nam życzyli źle, będą sytuacje, w których stwierdzimy, to niemożliwe, prawo przyciągania nie działa. I teraz podam przykład. Ktoś szuka pracy. Ktoś chciałby awansować w swojej pracy. Ale następnego dnia po wizualizacji zostaje zwolniony. I ktoś powie, kurna, to prawo przyciągania, pic na wodę, fotomontaż, nie działa. No ale... No właśnie, dlaczego tak się wydarzyło? Dlatego, ponieważ w tej pracy, w której człowiek chciał awansować, albo nie było możliwości awansu, albo nawet gdyby awansował, to nie byłby szczęśliwy. I wszechświat to wie. Dlatego on mu zabrał tą pracę, żeby dać mu nową. Taką, w której ten ktoś poczuje się po prostu szczęśliwy i spełniony. I to też trzeba wiedzieć, że czasami po prostu pewne rzeczy muszą się wydarzyć, które mogą nam się wydawać złe, ale one też są po coś. One są po to, żeby nas ukształtować, żeby pokazać nam kierunek, żebyśmy coś zmienili w swoim życiu. Bo jeżeli my tego nie zmienimy, to nic się nie wydarzy. Dlatego to jest tak ważne. A co sądzisz o gotowości na realizację danego marzenia? No bo jeżeli ktoś nie jest gotowy, to wszechświat mu czegoś nie da, żeby go nie skrzywdzić. Jeżeli ktoś nie jest gotowy, teraz będzie fajny przykład na to, żeby wygrać 20 milionów na loterii, to wszechświat mu tego nie da. I też jest... Też taka ciekawostka teraz, że jeżeli chcemy wygrać pieniądze, dużą sumę pieniędzy, może to być mniejsza suma pieniędzy, to my musimy wiedzieć, co my z tymi pieniędzmi zrobimy. To nie może być tak, że wiemy, co zrobimy z 2 milionami, a 18, a będą sobie leżeć na koncie. Nie, nie wygramy w taki sposób. My musimy być przygotowani całkowicie, w 100%, wiedzieć, poczuć i już to widzieć, że to, że tą kasę zainwestowaliśmy w to, co po prostu chcieliśmy zainwestować. Gotowość jest kluczowa, to jest... rzecz, o której należy pamiętać i nie można o niej zapomnieć. A to chyba też jest jeden z czynników, dla którego niektóre marzenia się realizują później, kiedy zyskujemy tą gotowość na to, nie? Żebyśmy mogli to udźwignąć mentalnie, czy też w jakikolwiek inny sposób. Bo bez gotowości to można by tak było przydusić człowieka takim wielkim dobrem.
Tak, dokładnie. I podam wam teraz taki fajny przykład. Ja jako dziecko lubiłem sobie iść do wanny, ewentualnie wziąć prysznic i bawiłem się w radiu. Albo prowadziłem wiadomości sportowe, albo jakieś tam miałem audycje muzyczne i sobie tam śpiewałem sam do siebie. I moim marzeniem było to, żeby pracować w radiu na tamten moment. No ale nie byłem na to gotowy, byłem przede wszystkim za młody. I tutaj słuchajcie, w Manchesterze siedzę sobie któregoś razu, dzwoni do mnie telefon i pytanie, kurczę, czy nie chciałbym pracować w radiu. Ale ja już byłem gotowy, ponieważ ja wcześniej zacząłem prowadzić wywiady z ludźmi. I po prostu te wywiady przygotowały mnie do tego, że później mogłem się przenieść do radia. Ale to była ta gotowość. Tak. Bez tej gotowości nikt by do mnie nie zadzwonił. Tak. I jeszcze chciałam zapytać o pewne niuanse, o sprawa przyciągania. Jak, Grzesiu, według ciebie, w jaki sposób określać swoje intencje, swoje plany, marzenia? Czy być dla siebie hojnym, że na przykład chcę tak i tak funkcjonować, chcę mieć takie życie, tak na bogato sobie to stworzyć, czy tak tylko minimalistycznie, a mnie tylko to wystarczy, mnie tylko aby powiedzmy od 10 do 10 wystarczy, ja nic więcej od życia nie chcę, bo myślę może wtedy ludzie, że akurat to szybciej im się zrealizuje. Jakie masz tutaj doświadczenia pewnie też ze swojego życia, właśnie jak lepiej określać tak na bogato, czy tak skromnie? To też zależy chyba indywidualnie od każdego człowieka, bo niektórzy no, nie mają marzeń, niektórzy mają małe marzenia, a niektórzy mają wielkie marzenia, ale trzeba zadać sobie pytanie, czy to marzenie jest moje, czy to nie jest marzenie mojej mamy, mojego kolegi, czy nie po to, żeby się przypodobać. I okej, jeżeli ktoś chciałby żyć sobie z miesiąca na miesiąc, mieć tą kasę po prostu, żeby przetrwać, jest to okej, bo każdy ma prawo żyć po swojemu. Ale jeśli ktoś chce być bogaty, wieszać na siebie, nie wiem, złote łańcuchy, nosić perły, też ma do tego prawo i nikomu nic do tego, bo my nie możemy powiedzieć komuś, ty masz żyć w taki sposób. Każdy przyszedł tutaj, że tak powiem, zebrać swoje doświadczenie i przeżyć swoje życie po swojemu. Ja na przykład nie chciałbym, żeby ktoś mi powiedział, ej Greg, powinieneś zrobić to tak, powinieneś żyć inaczej. Ale to jest recepta na twoje życie, nie na moje. To, że tobie się tak wydaje, bo ty patrzysz przez pryzmat swoich wartości, czyli przez swoje ego, to nie znaczy, że ja to tak będę widział, bo ja za lat wczesnych młodości nasiąknąłem zupełnie innymi doświadczeniami, przekonaniami itp. itd. Dlatego wiele rzeczy będę postrzegał inaczej, dlatego też te nasze marzenia będą się różnić. I nie ma znaczenia tak naprawdę. Każdy ma prawo do własnej definicji sukcesu, nie? Ładne. Ale wiesz, ja też tak się spotkałam w praktyce z czymś takim, że jeżeli była osoba, która miała w sobie bardzo duży potencjał, to do wielkich rzeczy i chciała takie drobiazgi, dosłownie drobiazgi, drobnicę, to jej się to nie realizowało. Dopiero jak zmieniła marzenie, zapisała to i sobie zaczęła pracować z takim większym marzeniem, wtedy to z dużą łatwością się działo. Bo potencjał tej osoby był bardzo duży, a to jak ona chciała takie drobiazgi, to było poniżej potencjału, więc też góra nie chciała, znaczy chciała jej pokazać, że stać się na dużo więcej i żeby też otworzyć w niej taką lekkość i pozwolenie sobie na to, że może jednak więcej. Bo to zawsze wszystko coś pokazuje, nie? Dokładnie. Jeszcze a propos intencji, to ja bym dorzucił, że ona powinna być wypowiedziana w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie dokonanym. Nie możemy powiedzieć ja chcę, tylko ja mam. Ewentualnie tak. Już miałem, dostałem, nie? Bo jeśli mówimy chcę, to wychodzimy z pozycji braku. Ale można też powiedzieć chcę, odczuwając, że to mam. Możemy też tak robić, tak przyciągać. Ja tak robiłem, działało. Niemniej jednak wiem, że dużo bardziej działa, jeżeli puszczamy intencje. Na przykład to. Dostałem pracę w polityce, ponieważ dzięki temu wniosłem mnóstwo wartości do życia innych ludzi. Polepszy się ich sytuacja życiowa. To jest prawidłowo wypowiedziana intencja. Coś dla ludzi, nie tylko dla siebie. Tak. Tak, jeżeli ta intencja służy jeszcze większej ilości ludzi i im większej ilości ludzi służy ta intencja, tym łatwiej, szybciej ona się zrealizuje, dlatego że dostajemy ogromne wsparcie od wszechświata, żeby tak właśnie się zadziało, bo tworzymy dobro dla innych, nie tylko dla siebie tak egoistycznie, tylko dla mnie i dla mnie. W jedną stronę grabią, tak? Dokładnie, ale z drugiej strony nie jesteśmy też sami na tym świecie. Tak. Mamy swoich przewodników, możemy prosić tak naprawdę wszechświat, Boga, jakkolwiek nazwiemy, ale są przewodnicy. Każdy przewodnik jest inny i każdy, że tak powiem, odpowiada za coś innego. Mamy przewodnika od, nie wiem, od motoryzacji, mamy przewodnika od informatyki, mamy przewodnika od zdrowego odżywiania się itp. itd. To nie jest tak, że mamy jednego przewodnika. I też właśnie, jeżeli chcemy coś zmaterializować, coś przyciągnąć, na przykład, nie wiem, chcemy naprawić samochód, ale nie wiem, jak to zrobić.
no to poprośmy tego przewodnika od motoryzacji. Żeby musimy znać go, czy po prostu samo wyrażenie, przewodnik od danej branży? Tak, po prostu wiesz, mentalnie się z nim łączysz, prosisz go, przewodniku od motoryzacji, pomóż mi naprawić ten samochód. I po prostu to się stanie. Koleżanka opowiadała mi taki przykład właśnie, że jej znajoma miała problem z laptopem. Coś jej się zawiesiło, nie wiedziała co zrobić i koleżanka mówi do niej, poproś przewodnika od informatyki, nie? I poprosiła i nagle palec poszedł jej na klawiaturę, kliknęła jakiś klawisz, się wszystko odblokowało, nie? No niesamowite. No tak, to właśnie działa, nie? Tylko trzeba wiedzieć co jak i że można zawsze kogoś poprosić jak coś. Albo też o pomysły, o pokierowanie, pokazanie też nawet w znakach rzeczywistości, na przykład którą drogę zawodową obrać. Znaki też są istotne, nie? Grzesiu, tak jak już zarzuciłeś pewnie swoje intencje, to później zawsze tak patrzyłeś na to, co pokazuje ci rzeczywistość, że twoja intencja już jest bliska realizacji? Oczywiście. Głównie te cyfry 1111. Mm-hmm. Jedyneczki, jak widzę, to wiem, że jestem na dobrej drodze, wiem, że jestem prowadzony i wiem, że robię dobrą robotę. Każda cyfra tak naprawdę za coś odpowiada. To są cyfry anielskie tak zwane, chociaż są też inne cyfry, nie? Można też powiedzieć o nich inaczej i będziemy po prostu odbierać je, inaczej je czytać. Ale jeżeli ktoś na przykład oczekuje wsparcia, może nie oczekuje, ale mile widziałby wsparcie aniołów, no to wówczas, jeżeli będzie sugerował się cyframi anielskimi, to faktycznie to wszystko będzie mu pokazywało na to, że jest na dobrej drodze. Ja miałem kiedyś taki przypadek, jak byłem w Warszawie, pamiętam. Przejeżdżał autobus, który miał same trójki. Ja wiedziałem, że jestem w niebezpieczeństwie, nie? I później popatrzyłem sobie na peronie, jak byłem, czekałem na pociąg, że akurat, słuchaj, z pociągu wyprowadzają nieżywego gościa. Okazało się, że ktoś mu młotkiem przywalił w głowę. I koleś nie przeżył, nie? I to było, wszechświat mnie uczulił na to, uważaj, bo po prostu gdzieś coś się może czaić, nie? No i zostało mi pokazane, co się czaiło. Dlatego warto się zapoznać z cyframi anielskimi, bo one mają niesamowite przesłanie. Jeśli jeszcze uwierzymy w to, że to działa, no to będzie działać i będziemy tych cyfr zauważać dużo, dużo więcej. I może mieć swoje określone znaki ze wszechświatem, taki sposób komunikacji, nie? I też drogę, jaką się komunikujemy, czy to będzie właśnie wzrokowa, czy słuchowa, czy jeszcze coś innego, więc zawsze sobie możemy wszystko określić. Ja dodaję w takich przypadkach, jak już proszę właśnie o pokazanie mi pewnych rzeczy, informacji, to zawsze proszę o pokazanie w określonym czasie i mówię też, żeby to zostało mi tak pokazane, żeby na pewno to zauważyła i zrozumiała. Bo znaki są, tylko nie każdy to później zauważa, nie? Ale widzisz, rozmawiasz, być może z kimś, być może ze sobą, nie? Mm-hmm. Mówisz do kogoś, puszczasz to w przestrzeń, te słowa, które są bardzo ważne. Jeszcze wypowiedziane na głos mają dużo większą moc. Tak samo jak zapisane na kartce. Jest takie fajne ćwiczenie, które tutaj, kochani, wam bardzo bym polecał. Mianowicie zeszyt. Bierzecie zeszyt, najlepiej długopis, bo ołówek można zetrzeć, i zapisujecie swoje marzenie, swój cel. Oczywiście w trybie dokonanym. I pod tym zapisujecie, jak się czujecie. Czyli automatycznie odczuwacie te wszystkie uczucia i emocje, które chcielibyście poczuć kiedyś. I to jest po prostu narzędzie tak samo jak wizualizacja czy afirmacja. To jest jedno z wielu narzędzi. U mnie na przykład, tak jak powiedziałem wcześniej, ja bardziej stawiam na odczuwanie, aniżeli tam jakieś obrazy, mapy marzeń czy inne rzeczy. Mhm. Oczywiście one są też właściwe i skuteczne, tylko każdy powinien korzystać z tego, co mu najbardziej odpowiada, co jest najbliższe jemu sercu. Tak, i to sami nadajemy znaczenie, tak? Jeżeli sobie uznamy, że ta mapa marzeń jest taka magiczna, co tam przywieszę, przyczepię, to mi się zrealizuje. Czy na przykład pudełeczko z napisem cokolwiek znajduje się w tym pudełku, to istnieje naprawdę. Ja mam takie pudełeczko i faktycznie raz na jakiś czas tam zaglądam i muszę wymienić te obrazki, które tam są, bo po kolei się to zrealizowało. Kiedyś była taka śmieszna sytuacja, że miałam pewną rzecz, którą wygrałam w konkursie. Stwierdziłam, że jej nie potrzebuję, to ja ją sprzedam. I nie mogłam sprzedać w ogóle. Po jakimś czasie akurat sprzątałam tej szafce. Nie to, że tak rzadko sprzątam, ale sprzątałam tej szafce, otwieram sobie to pudełeczko właśnie, to magiczne i wyciągam obrazek, a tam właśnie jest ta rzecz. Więc ja już się przestałam dziwić, dlaczego nie mogłam sprzedać tej rzeczy, skoro ona miała być dla mnie, tak? Ja ją sobie sama kiedyś zażyczyłam. Więc stwierdziłam, dobrze, nie sprzedaję, zostajesz ze mną, nie?
To jest taka fajna zabawa z rzeczywistością, z tymi wszystkimi prawami, umiejętność posługiwania się, nawet jak dostajemy te znaki, żeby odczuwać taką frajdę, radość, takie zauważenie, taką komunikację ze wszechświatem. Nie tak, a dostałam znak, okej, o i tyle, nie? Tylko właśnie cały czas być na takim flow, bo tym bardziej właśnie tego typu nasze reakcje powodują, że utrzymujemy się bardziej w tych wibracjach, dostrajamy się do tych naszych marzeń. I jeszcze jestem, Grzesiu, ciekawa, pewnie Państwo też, żebyś się podzielił z nami jakimś takim bardzo ciekawym przypadkiem, kiedy udało się Tobie coś przyciągnąć, z czego byłeś później bardzo dumny, bardzo zadowolony, albo bardzo Ci zależało. A mogę opowiedzieć dwie historie? Oczywiście, możesz i 10. Dobra, to będzie pierwsza. Okej. Jeszcze wówczas nie znałem prawa przyciągania, pracowałem właśnie w firmie, której nie lubiłem, jeździłem tam, słuchajcie, do tej firmy codziennie na rowerze i po prostu odwalałem swoją, możemy nazwać robotę, nie pracę, a robotę, nie? No i pewnego dnia uświadomiłem sobie, kurczę, że nie chcę tam pracować i zacząłem wysyłać CV-ki do po prostu biura i pomyślałem sobie, że chcę pracować w takim oszklonym budynku, który będzie znajdował się blisko domu, gdzie będę mógł dojeżdżać na rowerze, czyli nie będę musiał też nosić garnituru, gdzie będą wielojęzyczni ludzie, co bym mógł się przy nich nauczyć języka angielskiego. Wysyłałem CV-ki, zero odpowiedzi. Ale właśnie. I pomyślałem sobie, że będę prosił o to też Boga, nie? Więc jechałem na tym rowerze do pracy, której nawet nienawidziłem na tamten moment, można powiedzieć. I w myślach prosiłem Boga właśnie o taką pracę, o pracę swoich marzeń. I wymawiałem to wszystko, co powiedziałem wcześniej. Po czym wchodziłem do miejsca pracy, którego nie lubiłem i wyobrażałem sobie, że jestem w biurze. Ja też tam miałem komputer, więc jak szedłem pracować przy komputerze, to automatycznie wczuwałem się w taką rolę, jakbym był w zupełnie innym miejscu pracy. No i tak samo jak przychodził do mnie czy klient, czy mój współpracownik, to widziałem w nich po prostu ludzi z biura. No i po, nie wiem, około chyba 6 miesiącach takich codziennych, słuchajcie, próśb skierowanych do Boga, zadzwonił, nie, to wówczas moja żona do mnie zadzwoniła i mówi, Misio, słuchaj, tutaj jest taka praca biurowa, ponoć przywiezie nowe komputery i będą szukać nowych ludzi, nie? Weź tam zaaplikuj. No ja patrzę, to jest praca, do której wysyłałem regularnie CV-ki dzień w dzień, można powiedzieć. Więc pomyślałem, nie wyślę im, bo i tak nie odpowiedzą. Zaniosę im CV osobiście. No i zaniosłem im to CV osobiście. Najciekawsze było to, że ta praca była po drugiej stronie ulicy, od miejsca właśnie pracy, gdzie wówczas pracowałem. No i po niedługim czasie, jak te CV zaniosłem, zadzwonił do mnie telefon. Dziewczyna zaprosiła mnie na rozmowę rekrutacyjną, poszedłem. Myślę, że poszło dobrze, bo dostałem tą pracę, nie? Ale pragnę zauważyć, wówczas prawa przyciągania nie znałem. I dopiero później, kiedy przeczytałem książkę Murphy'ego Potęga Podświadomości, ja sobie uświadomiłem, że ja robiłem coś takiego, co on pisze w tej książce, nie? I kolejna sprawa, bo to już koniec tej pierwszej historii, teraz będzie druga. Okay. Druga będzie równie, myślę, ciekawa. Pomyślałem sobie, że napiszę książkę, pierwszą książkę. No i wizualizowałem sobie, jak tą książkę piszę. Tylko, że to było coś ciekawego, bo ja w swoim życiu książek zbyt wiele nie przeczytałem. W mojej rodzinie się nie czytało, to i ja nie czytałem. Dopiero zacząłem czytać później. No i zacząłem sobie wizualizować właśnie, jak piszę tą książkę. Zacząłem prosić o to właśnie Boga, żeby mnie wsparł. No i słuchajcie, miałem wrażenie, że po prostu palce po klawiaturze skaczą mi same. Jak później z biegiem czasu czytałem treść, którą napisałem, to mówię, ja to napisałem? Nie wierzę, ja tego nie pamiętam, żebym to napisał. Ale to właśnie było to. Wchodziłem w tak zwany stan uskrzydlenia, byłem na wysokiej wibracji, a kiedy człowiek przebywa w takim stanie, to często nie pamięta tego, co się działo. Na przykład sportowcy tak mają, którzy zdobywają medale, wygrywają zawody sportowe, oni w większości nie pamiętają swojego biegu, czy nie wiem, jakkolwiek to powiemy, zależy od zawodów. No i okej, i napisałem tą książkę, ale później sobie myślę, trzeba znaleźć wydawcę. Jak? No i poprosiłem podczas medytacji, żeby po prostu spłynęło do mnie, gdzie powinienem uderzyć. Przyśnił mi się, co ciekawe, mój znajomy, który również pisał książki i powiedział do mnie, Greg, twoim wydawnictwem będzie studio astropsychologii. Ja się wybudziłem, mówię, co to kurna było, nie? Ja w ogóle tego wydawnictwa nie znałem. Wziąłem kartkę, długopis, zapisałem, po czym obudziłem się rano,
Patrzę, co to jest, studia astropsychologii? Nie pamiętałem za bardzo swojego snu. Siadam przed komputer, wklepuję, patrzę wydawnictwo, które wydaje książki o rozwoju osobistym. Mhm. Akurat moja pierwsza książka to poradnik rozwoju osobistego. Mówię, ja pitole, napisałem do nich. No i oni powiedzieli, że biorą. No to ja się ucieszyłem, miałem zacierz na twarzy, ale później powiedzieli, że trzeba będzie przygotować premierę. Więc ja sobie pomyślałem, premiera książki. No dobra, to zrobimy tak. Udowodnię wszystkim, że prawo przyciągania działa. Na 365 dni w roku wykreuję premierę swojej książki na datę 29 listopada 2019. I podczas medytacji ja wstawałem, miałem wrażenie, wyobrażałem sobie, że trzymam książkę, długopis i że jestem na swoim wieczorku autorskim. Widziałem masę ludzi, czułem ich zapachy, słyszałem ich głosy i wpisywałem na książkę, którą sobie, że tak powiem, oczyma wyobraźni wyświetlałem, datę 29 listopada 2011. I słuchajcie, po niedługim czasie wydawnictwo daje mi znać, że premiera książki odbędzie się. Sami sobie możecie dopowiedzieć kiedy. Oczywiście. Przypadek? Pięknie. Tak, oczywiście przypadek. To trzecia historia, bo powiedziałeś, że mogę. Oczywiście, może 10 nawet jeszcze zostało, tak. Myślę, że miałbym. Ale nie będziemy tak, tutaj, nasi obserwatorzy, słuchacze, tudzież widzowie, no mogą już nie chcieć nas słuchać. Nie? Ale właśnie to, jak takie przykłady pokazujemy, to najbardziej otwiera tą wyobraźnię, że naprawdę można. Bo tak to mogą ludzie pomyśleć, że my tak sobie mówimy, teoretycznie naczytali się książek, się wymądrzają, nie? Ale my tym żyjemy, tak już normalnie funkcjonujemy. Dla nas jest to normalne, że to, co chcemy, sobie po prostu realizujemy. I to chodzi o takie rzeczy malutkie, jakieś drobne, po rzeczy grube, wielkie. I dlatego się też z tym wszystkim z Państwem dzielimy. Więc słuchamy kolejnej teraz opowieści. Dobra, ale to zanim posłuchacie, moi drodzy, to ja bym chciał prosić Ciebie, żebyś podzieliła się jakąś swoją. Bo też na pewno... Teraz moją, tak? Tak, to teraz muszę... Dobra, to tamta była. Odnośnie samochodu. Właśnie. I tu będzie przestroga dla Państwa, że to jak ja błąd popełniłam, bo czasami w tych kreacjach zdarzają się właśnie błędy. Ja bardzo... jeździłam Audi. To było wtedy Audi A6, model C5 chyba. Tak, C5. Więc jeździłam tym Audi, bardzo chciałam mieć nowe Audi, czyli Audi A6 C7. I bardzo chciałam mieć, sobie wizualizowałam, tak dalej, wyobrażałam sobie, że jeżdżę, widziałam te moje ręce, jak się kładą na tej kierownicy, jak sobie tam palcami jeżdżę po tych kółeczkach. No już faktycznie już siedziałam w tym nowym samochodzie. Tylko słuchajcie Państwo, nie dodałam, żeby to mi się zadziało w najlepszy możliwy sposób dla mnie i dla wszystkich innych. Dlatego, że tamto Audi stare, któregoś razu mój syn zapytał się, czy może wziąć. Był tam parę miesięcy po zrobieniu prawa jazdy. Powiedziałam, okej, weź. No i miał wypadek. Miał tak srogi wypadek, że naprawdę cud, że jemu się faktycznie nic nie stało. Jedyne co, to tutaj w tym miejscu miał odbity właśnie ten znaczek Audi, pewnie po tym jak się zapierał po dachowaniu tego samochodu, po wywrotce, po wybiciu jeszcze poduszki i tak dalej, więc tylko tyle. To naprawdę cud, a dlatego, że wcześniej nałożyłam ochronę energetyczną na syna. Nie nałożyłam na samochód, to teraz już nakładam, od tamtej pory nakładam na wszystko. Więc miał ochronę energetyczną moją, dlatego wyszedł naprawdę z tego bez szwanku. Ale co się stało? No okej, teraz samochodu nie mam, tak? Poszedł do kasacji. Takie PS, samochód dalej żyje, jeździ koło Radomia, ma się dobrze, został z wraku przywrócony do życia. To taka dygresja. I później stwierdziłam, no dobra, teraz nie mam samochodu, trzeba kupić samochód. No i zaczęłam szukać samochodu. Oczywiście się uparłam, żeby to też było czarne Audi. No i szukałam i jakoś coś nie tak zawsze było. I w końcu, za którymś razem jak puściłam to, że ma być to czarne Audi, nagle pojawiło mi się takie piękne Audi po jednym tylko użytkowniku, kolor taki beżowy, z takimi drobinkami złota, przepiękne, jasna tapicerka, idealne. No i to Audi stało się, oczywiście pytałam się wszechświata, kiedy będę miała to Audi. Pojawiła mi się tam liczba 14, nie 14, zaraz to było 6. Liczba 6, więc ja tak nie wiedziałam, ile to będzie 6. No 6 dni wiedziałam, że niemożliwe. Może 6 tygodni, może 6 miesięcy. Było to 6 tygodni. Wszystkie formalności, wszystko zostało dopięte. No i jestem szczęśliwą posiadaczką takiego właśnie Audi, takiego jak chciałam. Tylko, że to się stało taką drogą, jak już tu Państwo słyszeliście, niekoniecznie miłą, bo to była chwila mocnego przerażenia, tak? No więc czasami są takie różne skuchy w tych różnych medytacjach, wizualizacjach, medytacjach nie, ale w tych kreacjach,
Więc to też są ważne takie niuanse, żeby wiedzieć, w jaki sposób działać dobrze, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Dokładnie. Także szacun dla ciebie. A dziękuję. Dobrze, to teraz przytoczę wam trzecią historię. Historia zdrowotna. No wiadomo, jako ludzie no podupadamy czasem na zdrowiu i mnie dopadło takie schorzenie jak rywa kulszowa. Jeżeli ktoś nie wie, to powiem, że jest to straszny ból, który ciągnie się, słuchajcie, od pasa aż do pięty. Strasznie boli, cholernie boli, nie można chodzić, a niektórzy wręcz leżą cały czas w łóżku. Mnie bolało, ale chodziłem, ale miałem grymas na twarzy, stałem się w ogóle przez ten ból takim zgorzkniałym człowiekiem, ponieważ odczuwałem ten ból przez 5 czy 6 lat. Chodziłem po różnych lekarzach, nikt nie potrafił mi pomóc. Różne zabiegi stosowaliśmy, ale nic. Zero, słuchajcie, efektów. No ale jak już znałem prawo przyciągania, to sobie pomyślałem, no dobra, to sobie przyciągnę zdrowie. I mimo, że mnie bolało, ja wychodziłem, słuchajcie, biegać. Zakładałem buty, jakieś tam, nie wiem, spodenki, koszulkę czy dresy, jak było zimniej. I zaczynałem biec. I odczuwając cholerny ból z tyłu, gdzieś tam, czy po prostu w pasie, czy przez całą nogę, bardziej przez całą nogę, ja zaklinałem rzeczywistość, wmawiając sobie, że mnie nie boli, że wszystko jest w porządku i oczyma wyobraźni, w momencie, gdy biegłem, wizualizowałem sobie takie czynności, których nie mogłem robić, gdy po prostu byłem kontuzjowany. Czyli na przykład przewroty w przód, skok w dal chociażby, czy skok z trampoliny do wody. Ja to wszystko widziałem oczyma swojej wyobraźni i czułem. Jak wpadałem do wody, nawet czułem te krople wody, nie? Ten taki chlust słyszałem w swoich uszach. No i słuchajcie, ten ból nie minął następnego dnia, ale on robił się coraz mniejszy. Zauważałem to, można powiedzieć, tygodniowo, nie? Że z tygodnia na tydzień nie czułem już takiego, że tak powiem, mocnego bólu jak wcześniej. I ten ból całkowicie ustał po 6 miesiącach. Co ciekawe, pojawia się po raz kolejny cyfra numer 6. Tak, faktycznie. No, tak, no nie? Mhm. A Nikola Tesla niegdyś powiedział, że jak chcesz zrozumieć rzeczywistość, jeżeli chcesz być szczęśliwy, to spójrz na liczby 3, 6, 9. W nich szukaj właśnie wszystkiego, co najlepsze. Mhm. A dodatkowo patrz przez pryzmat energii, wibracji i częstotliwości. Wówczas można tak naprawdę zrozumieć. Tak. Wszechświat, jego działanie. No więc tak naprawdę, słuchajcie, nie potrzebujemy chodzić do lekarza, żeby uzdrowić się sami. Bo... Ale pięknie to zrobiłeś, naprawdę pięknie. I to z takim samozaparciem, nie? Że mimo tego, że ciebie to bolało, ty dalej ruszałeś swoje ciało na taki wyczyn, no bo przecież to cały czas ból, wtedy jeszcze większy, żeby w ogóle się przejść. I jak włączyłeś to twój umysł, wizualizację, że jednak jeszcze robisz te przewroty, będąc na tym spacerze, no niesamowite. To teraz, jeszcze na sam koniec, bo już pewnie też czas nas goni, 10 historii nie opowiem. Powiem tylko, że można zmieniać ludzkie zachowanie, modyfikować. Każdego człowieka, który nam się nie podoba, możemy sprawić, że po prostu on będzie zachowywał się tak, jak chcemy. Mi się to udało zrobić. Nauczyłem się również zmieniać pogodę. Możecie mi wierzyć lub nie. Ja też z pogodą, tak. No. I teraz historia mojego znajomego. Spotkałem się ze swoim przyjacielem, będąc w Olsztynie, z Olsztyna jestem z Polski. I zaczęliśmy gadać na temat prawa przyciągania. I on mówi, kurna ty, ja mam takiego kolegę, nie, który wstał z wózka inwalidzkiego. I ja mówię do niego, zawieź mnie do niego. Nie znam gościa, ale chcę poznać, niech mi opowie tą historię. No więc pojechaliśmy do człowieka, wchodzimy do niego. On opowiada, że tam złamał sobie kręgosłup, bo tam miał wypadek samochodowy. Lekarze mu powiedzieli, panie, ty już nigdy w życiu nie będziesz chodził w własnych siłach. Nie wstaniesz. A gość sobie pomyślał, kurna, co ty pierdzielisz w ogóle do mnie? To niemożliwe, ja będę chodził, nie? I gość też znał prawo przyciągania i będąc już na rehabilitacji, on po prostu wizualizował sobie i wczuwał się w ten stan, że on stoi, że chodzi i pewnego dnia, słuchajcie, jedzie sobie tym wózeczkiem i mówi do lekarza, wstanę. On mówi, nie wstaniesz. Zobaczysz, że wstanę. Ty chyba chory jesteś. Przecież jesteś chory, nie? No i co się stało? Gość wstaje z wózka inwalidzkiego i zaczyna powolutku iść powolnym krokiem przed siebie. Lekarz takie oczy mówi, niemożliwe. Tak patrzy na niego ten kolega i mówi, jak to niemożliwe? Kaleką, mój drogi, jesteś jedynie w głowie, jeśli uwierzysz w to, że nim jesteś. I to jest podsumowanie tej pięknej historii. Można naprawdę robić niesamowite rzeczy, można się uzdrowić ze wszystkiego. Można mieć wszystko, co chcecie, tylko trzeba się tym stać. Najpierw, a nie czekać, aż to stanie się później.
A jeszcze, Wiesiu, bo tak mówiłeś, że potrafisz spowodować, żeby dany człowiek zachowywał się tak, jak ty tego chcesz. To w jaki sposób to robisz? Bo ja też sama do swojego sposobu doszłam, ale jestem ciekawa właśnie twojego. Podczas Szanowni Państwo też. wizualizacji rozmawiam z tą osobą. Po prostu tak kreuję sobie obraz tego człowieka, żeby on zachowywał się tak, jak chce. Bo jeżeli wierzymy, że dany człowiek taki jest, to on taki będzie. Ale jeżeli zmienimy myślenie na jego temat, to zmieni się wszystko. Tak naprawdę. I to jest właśnie kwestia tego, jak będziemy wierzyć, jak głęboko i jak długo. Bo czasami, no, czasami niektórzy są, że tak powiem, ciężcy na zmianę i wymaga to trochę więcej czasu, ażeby oni się zmienili, ale da się. Mi to zajęło za pierwszym razem 3 dni, 3 wizualizacje. I moja szefowa, której nie lubiłem w pracy, po prostu zmieniła się nie do poznania. Przyszła do mnie, zaprosiła mnie na kawę. Ja takie oczy mówię, na kawę? Z tobą sobie pomyślałem, nie? Ale poszedłem. Nie? I w ogóle taka kawa będzie gorzka. No, zupełnie inna historia, nie? Po prostu jakbym przeniósł się do innej rzeczywistości. Tak samo później zmieniłem kolegę, który mnie wkurzał też z tej samej pracy. I przyszedł, mówi, ty, dawaj Greg, wyskoczymy na piwo. Dobra, możemy pójść. Na tym piwie tak nam się dobrze rozmawiało, że mamy dobre kontakty do dzisiaj. A wcześniej po prostu, wiesz, patrzyliśmy na siebie spod byka, omijaliśmy się szerokim łukiem. Ale taka to historia. To powiem ci, Grzesiu, Państwu również, że ja robię coś takiego, jeżeli nie znam kogoś i mam mieć jakiś kontakt, mam poznać tą osobę i do końca nie wiem, jakie ma intencje, to robię sobie taką nakładkę, że ta osoba ma dobre intencje, jest szczera, jest prawdomówna i po prostu sobie tam wrzucam, jakbym chciała widzieć tą osobę i robię taką chmurkę przed tą osobą, po czym ta chmurka osadza się na tej osobie, czy ta właśnie nakładka przykleja się do tej osoby i naprawdę ja już to sprawdziłam wiele razy, jeżeli ta osoba faktycznie taka jest, łapie się w tych moich wytycznych, to dochodzi do spotkania i faktycznie ta relacja gdzieś tam powiedzmy ma szansę bytu, tak? Czy tworzymy razem biznesy, czy jakoś tam działamy. Natomiast jeżeli taka osoba totalnie odstaje, bo gdzieś tam odstaje od tej mojej nakładki, to nawet nie dochodzi do spotkania. I to jest takie piękne wtedy. Ja tylko wtedy właśnie tak patrzę, no okej, będzie spotkanie, czy nie będzie. I wtedy już widzę, nie? Także no, to jest właśnie taka elastyczność człowieka, jeżeli już poznamy te prawa. Tak jak powiedziałeś, cytując słowa Tesli, więc żeby zrozumieć się to funkcjonowanie wszechświata i wtedy będziemy wiedzieli, jak sobie dobierać różne narzędzia, właściwie sami będziemy tworzyć. Tak właściwie to nawet nie będą narzędzia, tylko to będzie sposób bycia, sposób życia. I trzeba się tym bawić, korzystać z tego. No tak, bo życie to jest najpiękniejsza podróż, jakiej możemy doświadczyć. Nie przychodzimy tu po to, żeby cierpieć, chyba że ktoś ma na to ochotę. Mamy przecież wolną wolę. Tak. Ale jeżeli założymy za fakt, że każdy przyszedł tutaj po to, żeby być szczęśliwym, no to czerpcie z życia garściami, kochani, bo zasługujecie na wszystko, co najlepsze. Zapamiętajcie to, że jesteście wyjątkowi, i po prostu otwórzcie się na tą obfitość, dajcie sobie przyzwolenie. Stańcie przed lustrem i powiedzcie do siebie, ja, Marian, daję sobie przyzwolenie na obfitość. Ja, Edyta, daję sobie przyzwolenie na miłość. Ja, Stefan, daję sobie przyzwolenie na piękne relacje. I to jest wszystko. I to działa. Naprawdę działa. Możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć, ale jeśli mi wierzycie, to i tak sprawdźcie sami na sobie. Dokładnie. Zawsze sprawdzajcie. Te słowa, które wybrzmiały Grzesia teraz już na koniec, to jak najbardziej polecam sobie zapisać w jakimś pięknym zeszycie, drukowanym literami. Oczywiście wziąć cudzysłów, podpisać Grzegorz Glinka, bo właśnie Grzegorz Glinka był dzisiaj moim Państwa gościem. Dziękuję Ci pięknie, Grzesiu, za to, że podzieliłeś się tymi informacjami, swoją wiedzą i doświadczeniami, żeby właśnie szerzyć taką wiedzę, te informacje dla Państwa i pokazywać, że naprawdę można żyć inaczej i świadomie. Dziękuję Ci pięknie, Państwu również za uwagę. Ja również bardzo dziękuję, również za zaproszenie po raz kolejny. A Wam wszystkim, kochani, na sam koniec życzę wszystkiego, co najlepsze, spełnienia wszelkich marzeń, no i wiadomo, jak najwięcej uśmiechu na twarzy. Dziękuję bardzo.